Witajcie kochani w ten deszczowy wieczór. Uwielbiamy Cię, Jezu. Gliwice, obudźcie się. Usłyszcie głos Pana. Usłyszcie Boży głos. Bóg chce, żebyście się na nowo narodzili. Bóg, który was stworzył, chce, żebyście się upamiętali i przyszli do Jezusa. Bo Jezus to jedyna droga do Boga. Jezus to jedyny Król Królów i Pan Panów. Jezus to jedyna prawda, która może wyzwolić twoje życie. Jezus Chrystus przyszedł do tych, którzy się źle mają. Jezus Chrystus zszedł na ziemię nie po to, żeby nas potępić, nie po to, żeby potępić człowieka, ale po to, żeby go zbawić. Ktokolwiek z was dzisiaj słyszy te słowa, niech wie, że to sam Bóg do was mówi, ludzie. Obudźcie się, rozejrzyjcie się dookoła, co się dzieje na tym świecie. To totalny syf, co się dzisiaj wyprawia. Ale z tego wszystkiego jest jedna droga wyjścia. Jedna, jedyna, a jest nią Jezus Chrystus. Żywy Bóg. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, moje i wasze. Dał się skatować, dał się zabić, żeby przynieść wam życie i wolność. Wszyscy dzisiaj, nie tylko w naszym kraju, ale to, co się dzieje na świecie ogólnie, to jest próba zniewolenia człowieka, zniewolenia człowieczeństwa. A Bóg przyszedł, żeby dać wolność. Wolność jedyna, jaka istnieje, to jest wolność w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest prawdą. Jezus Chrystus to nie jest jakaś enigmatyczna postać. To żywa osoba, której zależy na waszym życiu. To prawdziwy Bóg, który dzisiaj do was puka. Otwórzcie wasze serca i zaproście go do siebie. Jeśli się borykacie z jakimikolwiek problemami, czy to finansowymi, czy zdrowotnymi, czy jakimikolwiek innymi, jeśli macie jakiekolwiek problemy w swoim życiu, to ja wam chcę powiedzieć, że autorem wszystkich nieszczęść w waszym życiu nie jest Bóg, jak to często ludzie myślą. Autorem wszystkich nieszczęść w życiu człowieka jest szatan, a Bóg, Bóg to dobry ojciec, który przychodzi, żeby dać życie, ale to życie daje w Jezusie Chrystusie. Bóg tak umiłował świat, że Jezusa dał, jedynego swojego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Jezus Chrystus to żywy Bóg, który wyrzekł się boskości, przychodząc na ziemię, który stał się człowiekiem, takim jak ja i wy, po to, żeby doświadczyć wszystkiego tutaj, wszystkiego za wyjątkiem grzechu. To jedyny sprawiedliwy. To jedyny doskonały, ale każdy, kto go przyjmuje sercem, każdy, kto go wyznaje swoim Panem, łączy się z nim w jedno. Chcę wam powiedzieć, że każdy z was, kto jeszcze nie zawołał do Jezusa Chrystusa, jest Bożym stworzeniem, ale nie jest dzieckiem Boga. A żeby można było doświadczyć zbawienia, żeby można było po śmierci pójść do nieba, a na ziemi wieść zwycięskie życie, trzeba się pojednać z Jezusem. Tylko wtedy życie człowieka staje się zwycięskie, silne, mocne, szczęśliwe. Tylko wtedy człowiek, pomimo wszelkich przeciwności, cokolwiek by się nie działo, wie, że może być spokojny o swoje życie. Bo jak Bóg jest człowiekiem, to nikt nie jest przeciwko Niemu. To potężny Stwórca. Chcę wam powiedzieć, że jeśli się nie nawrócicie, jeśli się nie upamiętacie, pójdziecie do piekła. A Bóg tego nie chce. Bo Bóg chce, żeby każdy z was był zbawiony. Bóg chce podnieść wasze życie do rangi cudownych, wspaniałych stworzeń, tak jak to zaplanował od początku. Bóg chce wam nadać godność, ludzie. Bóg nie chce, żebyście żyli w patologiach, nieszczęściach, marazmie. Bóg nie chce całego tego syfu. On nie chce, żebyście się bali i żyli w lęku, bo Bóg to jest Bóg odwagi i mocy.
mocy. Ja kiedyś byłam potwornie zalęknionym człowiekiem, a dzisiaj stoję na ulicach w odwadze. Bo tą moc i siłę, tą odwagę daje mi Jezus Chrystus, z którym jestem zjednoczona. Ja z Jezusem jestem jedno. Ja jestem jedno z Bogiem w duchu. I wy też tak możecie mieć. Możecie naprawdę doświadczać cudownych rzeczy jeszcze tu za ziemskiego życia. Nie trzeba czekać na to, by być w pełni szczęśliwym. Można to mieć tu i teraz, nawet w takich okolicznościach, jakie w tej chwili są w naszym kraju. Naprawdę. Ale to jest dostępne tylko w Jezusie Chrystusie. Nawróćcie się, ludzie. Upamiętajcie się z waszych grzechów, z waszych błędów, bo grzech to po prostu błąd. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek błądził. Bóg nie chce, żebyście chodzili ścieżkami, drogami na oślep, drogami, które prowadzą donikąd, a w efekcie końcowym prowadzą do piekła, na samo dno. Bóg chce, żeby wasze życie i wasza droga była zwycięska od początku do końca tych ziemskich dni, żebyście jeszcze tu na ziemi mogli w Jezusie Chrystusie panować, bo wszelka władza i moc została oddana Jezusowi i każdy człowiek, który wyznaje Jezusa Panem, ma tą samą moc, bo Jezus powiedział, że każdy, kto Go przyjmie, będzie kładł ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Każdy, kto przyjmie Jezusa, będzie wypędzał demony. Każdy, kto przyjmie Jezusa, będzie czynił nawet większe rzeczy niż Jezus. To nie jest jakaś herezja, to są słowa samego Boga. To Jezus Chrystus powiedział. To Jezus Chrystus, który umarł za mnie i za was 2000 lat temu. Zbawienie się dokonało. To się już wykonało. Nie trzeba nic więcej. Prosty akt wiary. Uwierzyć w to, że Jezus za was umarł. Uwierz, człowieku, że Jezus Chrystus jest prawdą, że On oddał za ciebie swoje życie, że dał się za ciebie skatować. Wziął na siebie twoje winy, twoje błędy. Każdy z nas zasłużył na śmierć, ale Bóg wziął to wszystko na siebie. Na siebie wziął nasze winy. Poniósł to na krzyżu. To się już wykonało. Teraz wystarczy to przyjąć prostym aktem wiary, sercem. Bo Bóg patrzy tylko na serce, nie na jakieś rytuały, na jakieś bubkowate modlitwy, klepane jak wierszyki w ogóle, bez sensu. Bóg to jest Bóg relacji. To jest osoba żywa, która pragnie mieć relację serce do serca z tobą, człowieku. I On pragnie, żeby twoje życie naprawdę miało sens. On naprawdę nadaje życiu wartość, tylko On. Popatrzcie, co się dzieje dookoła. To jest patologia, co się dzisiaj wyprawia. Ale nie ma się co dziwić, bo świat nie będzie inny, kiedy nie będzie żył z Bogiem. Tak się dzieje, bo ludzie nie chcą Boga w swoim życiu. Bo jeśli każdy z ludzi żyjących na ziemi naprawdę oddałby swoje życie Jezusowi, naprawdę sercem, zapragnąłby Boga i żył z Bogiem każdego dnia, w każdej sekundzie, świat wyglądałby zupełnie inaczej i życie każdego z was wyglądałoby inaczej. Apeluję do waszych serc. Nie zatwardzajcie ich, kiedy słyszycie tutaj głos mój czy moich przedmówców, bo to sam Bóg do was mówi. My tu w miejsce Jezusa sprawujemy do was to poselstwo. W miejsce Jezusa głosimy słowo do was, żywe słowo, to żywy Bóg, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który jest jedyną prawdą i On przyjdzie, On tu wróci. Ja nie wiem za ile, nie wiem kiedy się to stanie, ale kiedyś to się stanie, On tu wróci. On wszystko widzi i wszystko wie, zna każdego z was, policzony jest każdy włos na waszej głowie. Nawet jeśli wy nie wierzycie w Boga, to nie zmienia faktu, że ten Bóg istnieje. Wszystkich nas stworzył jeden Stwórca, ale tylko ci, którzy przyjmują Jezusa,
sercem jako Pana i Zbawiciela. Uznają Go za prawdę. Tylko oni są dziećmi Bożymi. Taka jest prawda i żadna inna nie istnieje. Nie dajcie się oszukać, jeśli ktoś Wam mówi coś innego. Bo my Wam głosimy pełną Ewangelię. Bo nam zależy na tym. Stoimy tu w deszczu. W deszczu, nieraz w śniegu, w mrozie. Głosimy do ludzi słowo życia. Bo my wiemy, czym jest życie. My tego życia doświadczamy każdego z dnia, bez względu na okoliczności, które nas otaczają w danym momencie. Pomyślcie, ludzie, nad tym. Pomyślcie i zawołajcie w sercu do Boga. Wystarczy po prostu uwierzyć w to, że Jezus za ciebie umarł, że zmartwychwstał. Wystarczy wyznać ustami Jezusa swoim Panem, po prostu zaprosić Go sercem do swojego życia. To wystarczy, żeby połączyć się z Bogiem w jedno. Amen.